A dzisiaj mamy roztwieranie paczek z seksa. Hej, witam bardzo serdecznie i pozdrawiam. Dzisiaj um, otworzymy sobie na końcu pudełka paczki z seksa, przesyłki z seksa, które zakupiłem w zeszłym tygodniu. Um, zakupiłem to wszystko za Wojczery, ale to zaraz powiemy już przy odpakowaniu może bardziej o seksie. A na, najpierw chciałbym wam pokazać. Moją kolekcję, albo raczej mini kolekcję z konsoli PlayStation 4, gdyż jakoś do tej pory nie za, nie za bardzo zajmowałem się tą konsolą, nie, nie kupowałem zbyt dużo gier. To, co mi się udało do tej pory zebrać, to było albo kupione razem z konsolą, kiedy kupowałem ją, razem z jakimś tam zestawem. Albo jakoś tam dokupywane przy okazji, bo w coś chciałem zagrać, czy coś w tym stylu. Kiedyś też pamiętam, kupiłem konsolkę z Z ami i z zestawem gier. I tam niektóre gry z tego mi zostały, niektóre tam Obchnąłem, że tak powiem. I no to co, zaczynajmy. Mam FIFA 20, FIFA 20, która tak naprawdę pójdzie na sprzedaż, albo na. Znaczy na wymianę do CEX-a. Kto by teraz chciał kupować FIFA 20? Gra, w którą, e, gra którą e, która wychodzi co roku, więc te gry naprawdę są zawsze, zawsze szybko tracone w wartości. Więc pierwsza gra, która, e, która na pewno nie zostanie w tej kolekcji. Kolejną grą jest Dead by Daylight, Kiedy w to, kiedyś w to grałem, więc, ku, więc myślałem, że dobrym pomysłem będzie zakup tej gry na, yy, na PlayStation 4. Właśnie taka nawet do mnie przyszła rozwalona. Yy, zak, Zakupię na PlayStation 4, ale jednak na tej konsoli w nią nie pograłem sobie zbytnio. Yy, według mnie lepiej się gra w tą grę na, na, yy, na, na komputerze. Natomiast już od jakiegoś czasu w to w ogóle nie gram, i widziałem, że w się nawet niezłe pieniądze za to dają. Więc być może pójdzie na kolejny voucher i coś ciekawszego za to kupię. Dalej, next. Mamy Assassin's Creed Origins w wersji polskiej. I mamy Assassin's Creed Origins Deluxe Edition, którą miałem właśnie. Którą mam w wersji holenderskiej. Jeżeli chodzi o. Oczywiście opakowanie to jest wersja holenderska i francuska. No, jak mówiłem, kupiłem Viary razem z konsolą PlayStation 4 Pro oraz grami. To, to była jedna z gier, która była w komplecie z tym wszystkim i prawdopodobnie ona zostanie u mnie. bo Oczywiście nie musimy się martwić tutaj w grach Retro, że to będzie wersja w 100%, 100 po. Po na przykład niderlandzku. Tutaj mamy wersję polską, ale to nic nie zmienia. Wersja kompletna. Ta wersja pewnie pójdzie jako trzecia gra z PS4 i chyba ostatnia do, do sprzedaży lub do wymiany. Natomiast tu sobie zostawimy. Tutaj mamy taką wersję troszkę kolekcjonerską. Może za, za, pokażę, co my tu mamy. Bo mamy: tak, mamy soundtrack z gry. Z Assassin's Creed Odyssey, Original Co Możecie zobaczyć, e, co tutaj na tym soundtracku jest. E, mamy też mapę. Ja jej nie będę jakoś bardzo rozkładał, bo i tak tu się nie zmieści w tym kadrze. Ale mamy mapę w stanie jak nowa. stanie jak nowy mapy. Więc też przedmiot troszkę kolekcjonerski. No i mamy oczywiście grę z jakimiś tam pewnie wykorzystanymi, yy, wykorzystanymi kodami więc to nieważne Zresztą ja tak, i tak z tych kodów nie korzystał na pewno no i to jest tyle jeżeli chodzi o tą grę yy, nie ogrywałem wiele z tych gier bo jak mówiłem yy, nie, nie za bardzo się przejmowałem tą konsolą, nie miałem czasu zagrywać, troszkę tam grałem ostatnio mnie wzięło na yy, na kolekcję, postanowiłem sobie pokolekcjonować trochę te gry. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejną grą jest Far Cry 5, też na pewno gra do ogrania do sprawdzenia. To też jest widać. Każda, która będzie miała ten niderlandzko, francuski język, to będzie, to będzie gra właśnie z tej, z tej z tego kompletu z wiarami. Dobra, lecimy dalej. Mamy Medivilla, Medivilla, to też jak widzicie z Cexa, kiedyś też na Wojciech wziąłem chyba tą grę. Wersja polska, jeżeli chodzi o pudełko. Gra też na pewno wersji polskiej językowej. I, I co więc? Więcej nic nie można o tym powiedzieć. Gra klasyk na PlayStation 1, pomyślałem, że na pewno będzie ciekawe z nią było grać pewnie. Yy, niedługo się za, tym, za nią wezmę, bo to nie jest też jakaś super yy, długa gra. Więcej yy, pogramy. Ratchet i Clank, kolejna gra z Teksa. Yy, zakupiona jakiś czas temu, bo nie ostatnio. Bardzo fajna seria gier. Na pewno polecam, poleca, polecałbym każdemu, oczywiście yy, na PS2. Się ta seria zaczęła się na PS2 i myślę, że sobie to też ogram. GTA 5 oczywiście klasyk to chyba musi być w każdej kolekcji, tak jak kilka innych gier. Tutaj raczej będziecie mieć takie Obvious, obvious gry do tej kolekcji, więc tutaj GTA 5 musiało się znaleźć i powiem Wam, że. Nie przeszłem tej gry. Nie ograłem jej do końca. Coś tam grałem, ale jakoś tak um, no nie siedziałem i wtedy gry, i, 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 i tylko sobie chwilę zagrałem. Fajna gierka, ale myślę, że, że jeszcze do niej siądę i ją ogram do końca: od początku do końca. Yy, Kolejny. Gierką jest Got of War. Wielki Got of War, też w polskiej wersji, prawdopodobnie kupiona w zestawie mojej konsoli, to znaczy tą, którą kupiłem dla siebie i która stoi mi przy telewizorze i w którą sobie gram czasami teraz trochę częściej niż wcześniej no po, podobno, ja w nią troszeczkę grałem i też, też szybko zrezygnowałem ale na pewno będę musiał do niej wrócić i ją ograć, bo God of War to jednak jest Klasyk na PS2, to był klasyk. Najlepsza, jedna z najlepszych gier, jaką grałem. Chociaż tutaj, tutaj słyszałem, że to są lepsze gry. O, oczywiście wyszła teraz nowa, więc pasowałoby ograć to, a później wziąć się jeszcze za nową. Ale ale mam tyle gier teraz w, w, w kolejce, jakby na PS4, że nie wiem, czy dam radę to tak szybko zrobić. Lecimy dalej, bo nie ma czasu. Horizon Zero Down. COMPLETE EDITION. Co tu mówić? Świetna gra. El Mundo, Robert, to, to jakaś... Kurczę, sam nie wiem skąd mam tę wersję gry. Czy przyszła mi też Są, Nie wiem. Nie wiem. Wersja na opakowaniu jest jakaś hiszpańska. Ale... Ale ona jest po polsku po prostu. Na szczęście nie musimy się teraz martwić. Jeżeli chodzi o wersję gier. Wiem, że bardzo tanio można ją teraz kupić na Ceksie. ale chyba nie kompletną edy edycję. Yy, taką edycję podstawową można kupić chyba za 10 zł. Tak mi się wydaje, jeżeli ktoś by potrzebował. Yy, natomiast tą medycję nie wiem, ona też nie jest droga. Za 30 zł może, może nie, nie wiem. Nie jestem pewien. Ale gra. Też, też ją zacząłem grać. Zagrałem trochę z 10% gry i jakoś to zarzuciłem, jakoś nie wiem, nie miałem weny ostatnio, żeby grać w gry. Lećmy dalej. Call of Duty Black Ops. No, coś mogę powiedzieć. Tak naprawdę nic nie mogę powiedzieć. Mam ją, mam ją, dlatego, że też była w jakimś w jakimś zestawie. Nie jestem fanem FPS-ów, tak naprawdę jestem fanem RPG bardziej i takich gier typu Horizon Zero Dawn, I oczywiście Wiedźmin nasz. Ale być może kiedyś ogram, ale w kolekcji warto chyba mieć Call of Duty, jakiekolwiek. Być może będę miał większość. Jeszcze nie, nie, nie postanowiłem jak tą kolekcję poprowadzę, czy uznam, że tylko te gry, które chcę mieć, i które chcę grać, czy, czy też takie klasyke, klasyki albo tak zwane gry, które są no świetne na tą konsolę, tylko niekoniecznie ja niekoniecznie mi się spodobają, też będą w mojej kolekcji. Zobaczymy. Zawsze mogę tą grę oddać, sprzedać, wymienić na inną, więc tutaj nie ma problemu. Lećmy dalej. DUM kolejna gra, która, yy, którą nie grałem, i raczej nie będę nie jestem takim, nie jestem fanem takich gier. Nie Jestem fanem slasher slasherów i tego typu gier. Gdzie chodzisz, tylko zabijasz. Chociaż może. Może trochę ją niesprawiedliwe traktuje, nie wiem. Ale lecimy dalej. Assassin's Creed Odyssey Kolejna gra z serii Assassin. W nią akurat troszeczkę pogrywałem. Fajna gra. Um, no I cóż więcej o niej mogę powiedzieć. Może troszkę w nią kiedyś pogram. Gran Turismo Wersja kompatybilna z PlayStation VR. Czyli oczywiście była w tym bundle z vr wziąłem sobie, więc. Aha, prawdopodobnie te hiszpańskie mam stąd. Więc, yy, no nie jestem też fanem wyścigówek, ale w vr ciekawe wrażenie robi ta gra. Yy, więc w kolekcji zostanie: zresztą Gran Turismo, yy, Wiedźmin. Dziki 3. u mnie musiała tak być. Jestem wielkim fanem Wiedźmina. Wielkim, może niewielkim, ale jestem fanem Wiedźmina. Przeczytałem wszystkie książki. Roz, wygra, przegrałem, przegrałem wszystko w grach. Czyli y, przeszedłem wszystkie gry, jeżeli chodzi o Wiedźmina. A Dziki Gon to jest jedna z najlepszych gier RPG jak do tej pory, jakie wyszły, więc na pewno warto ją mieć w kolejce i warto w nią zagrać. Lecimy dalej. O tej grze nie mam za wiele do powiedzenia. Jeszcze, jak widzicie, jest w folii. Może to widać. Prawdopodobnie to widać. Nowa w folii, nieotwierana. Kolejna granie z mojego. Nie w moim stylu. Nie w moim typie. Nie w moim guście. Ale być może kiedyś się odpakuje i zagra. Nie wiem. Nie wiem, co mi kiedyś strzeli do głowy. Ale być może zostanie. Odpakowana. Nie, no zostanie na pewno w kolekcji. Te gry zostają. Jak mówiłem, te pierwsze trzy odchodzą. Na razie reszta zostaje. Farpoint niestety ta gra jest pusta. To też jest z wiarami przyszła, ale była pusta. Jednak przyjdzie mi z Ceksa Sama płytka do tej gry. Za 10 zł kupiłem samą płytkę. Miała przyjść razem z. Z tymi wszystkimi paczkami, które za chwilę będę otwierał, ale um, często jest tak w Seksie, że wysyłają z różnych sklepów i to przychodzi w różnym czasie, więc um, ta sama płytka przyjdzie w innym czasie. A ja postanowiłem, że już zrobię ten filmik, więc nie będziemy tutaj czekać na tą płytkę. Więc kupiłem sobie tą płytkę za 10 zł i, i przyjdzie do mnie w tym tygodniu, więc będę miał tą wersję też całą do, do mojej kolekcji. Kolejna gra na Wiara. I teraz tak, chyba przychodzą gry, które jakoś tam w sposób grałem. Uncharted 4, może weźmy ogól, ogólnie Uncharted. Mam wszystkie cztery części z Nathanem Drake'em. Nie mam tej części yy, najnowszej. Jak to się nazywało? Dziedzictwo, czy jakoś tak? Nie pamiętam. Nie mam tej części. Mam, mam oczywiście tutaj od jedynki do trójki i czwórkę. Czwórkę miałem najpierw, czwórkę zagrałem pierwszą. Czwórkę polubiłem. Kupiłem sobie, sobie tą PlayStation Hits później. I przeszedłem wszystkie, wszystkie te części. Bardzo fajna gra, polecam. Świetna zabawa. Też bardzo taka na rozluźnienie. To nie jest jakaś gra bardzo wymagająca i ciężka. Można sobie bardzo luźno w nią pograć. I fajnie spędzić czas. Spider Man. Spider Man. Ostatnia gra, którą przeszedłem niedawno. W końcu, można powiedzieć, bardzo, bardzo mi się spodobała w pewnym momencie, ale troszkę znużyły mnie te misje poboczne. Chciałem ją przejść na 100%, ale, ale jednak nie chyba tam 98% zrobiłem. I, i, i przeszedłem ją na 98%, bo te misje ciągle się powtarzały, tak samo już mi się nie chciało na końcu robić tego wszystkiego, oczyścić tej całej mapy, więc nie przeszedłem na 100%, ale ogólnie misje linia fabularna bardzo fajna, bardzo fajnie to wszystko pokazane, fajne, fajne, fajnie się steruje postacią no i cieszę się bardzo, że ją przeszedłem. Cieszę się już, że ją przeszedłem, że mam za sobą taką grę. Fajnie spędziłem czas i lecimy dalej. O, ostatnia gra z tych, co już co je miałem już od dawna. I teraz jestem właśnie w niej. Właśnie gram w tą grę, chociaż już chwilę nie grałem, ale pewnie sobie ją odpalę może jutro. To jest Red Dead Redemption 2. Zawsze chciałem być skurczybykiem z z koltem, jak każdy. I w tej grze mamy, mamy taką możliwość. Bardzo fajna gierka, przynajmniej na początku, już, um, już czuję, że to będzie, będzie super gra. Zresztą każdy wie, że to jest fajna gierka. Tyle o niej już było pisane, mówione. Tak samo jak większość z tych, które tutaj mam, to są bardzo fajne gry. Nie mam PlayStation 5 jeszcze i nie zamierzam na razie tego um, ścią kupywać, Więc na razie mam zamiar ograć te gry, których nie ograłem na PS4. Dlatego też w grudniu były promocje w sklepach, i tutaj mamy gierki, które kupiłem w promocji, i większość z nich jest nowa w folii. Oprócz Dead Ding, które otworzyłem. Wszystkie te gry, tutaj widać cenę 39,99. Oprócz, oprócz jednej, chyba wszystkie kosztowały 39,99. Nie, oprócz dwóch, mi się wydaje. a nie jestem pewien. Ale na pewno większość z nich 39,99 kosztowała. Nówki w folii. Myślę, że takie gry sobie wybrałem, które trzeba zagrać, które chciałbym zagrać i które. Będę starał się zagrać. Dead Stranding oczywiście. Słyszałem, że to jest jakiś symulator kuriera y, DHL czy coś takiego. Ale też słyszałem, że bardzo ładna, więc naprawdę chcę, chcę, się, chcę, się, chcę ją zobaczyć, chcę zobaczyć jak to wygląda w tej grze. Myślę, że sobie spędzę z nią troszkę czasu. Y, kolejna gra do kolekcji Until Down. Nie wiem, czy w nią będę grał, bo nie wiem, czy jest sens, gdyż oglądałem ją ze trzy razy u jakichś tam streamerów, czy nie streamerów, czy youtuberów. Więc, tak naprawdę, wiem, co się wszystko, co się będzie działo. Nie wiem, czy jest sens grać w taką grę, kiedy wie się wszystko, co się stanie z naszymi bohaterami. Te nasze wybory są naprawdę pozorne, bo już wiemy, co zrobić, co nie. Więc. Ale na pewno zostanie w kolekcji. W kolekcji myślę, że ją warto mieć. Zalećmy dalej szybko. Bo jeszcze czeka przed nami otwieranie. Jest Bloodborne, to gra, którą chcę zagrać. Wydaje mi się ciekawa, coś podobnego do God of War, tego, bardziej tego może e, z pierwszych części, z początków, z tej trylogii pierwszej. Nie wiem. Coś tam oglądałem. E, oglądałem w. Jakiegoś gameplay'a, ale nie chciałem też za dużo, bo naprawdę chcę, chcę w nią sobie pograć. Zobaczymy co z tego będzie, ale ląduje do kolekcji. Yy, God of War yy, 3 Remastered. czyli liczyć to na tej kultowej serii? Ląduje do kolekcji, na pewno będę chciał w nią zagrać. Grałem w jedynkę, dwójkę. Trójkę jakoś chwilę chyba na PS3, ale nigdy nie, nie przeszedłem tej gry, więc to też może przed jeszcze... Yy, jeszcze tą, tym gotoworem nowszym yy, zagram w, w tą trójeczkę i zobaczymy, jak mi się spodoba w tych czasach, czy to będzie gra, która będzie tak samo dobra jak kiedyś. Zobaczymy. I tak, gotow właśnie Bloodborne chyba był tańszy, 2999, tak mi się wydaje. I później areszta 39,99, tak samo God, Ghost of Tushima, też nowka w folii, e, też gra typu RPG, trochę fajna gierka. Czyli myślę, że fajna gierka, bo nie, nie, ogląd nie oglądałem za dużo, tylko trochę. Staram się nie oglądować za bardzo gameplayów, gier, których chcę zagrać sam, żeby sobie szczególnie takich, które mają jakieś tam e, historie do powiedzenia, żeby sobie tego nie spoilować. Więc, no na pewno będę starał się kiedyś znaleźć czas na tą grę. E Alex. Alex był chyba najtańszą grą. On chyba kosztował 27,90 albo 25,90, coś takiego, a na pewno poni trochę poniżej 30 zł. E czy ja będę w to grał? Nie wiem, po prostu był tani, ciekawy. Ta gra też wydaje się ciekawa, bo jest stworzona e przez cenionych autorów serii Gothic. Gra RPG. Nie oglądałem nawet żadnego gameplaya, ale postanowiłem, że skoro tyle kosztuje, to sobie ją wezmę. Najwyżej ją nigdy nie, od, nie, od, nie odpieczętuję, ale zobaczymy. Zresztą gotyka cenię i bardzo lubię. Dużo godzin w gotyku przegrałem kiedyś za, za młodego chłopca, który już nie chodził w, w Pampersach, ale, ale był młody. Nie to co dzisiaj. Dobra, dale, dajemy dalej. Hmm. The Last of Us Part 2. No, i tutaj mamy Part 2, też była w promocji 39,99. Nie grałem w tą grę, nie grałem też w jedynkę. Wiem, że wyszedł właśnie serial, więc będę chciał też to w końcu ograć swoją drogą. Pierwszy odcinek serialu. No, świetny, świetny, naprawdę bardzo mi się podobał. A ja teraz szukam nożyka, bo będziemy otwierać nasze paczuszki z Sexa. Jeżeli ktoś nie wie, to Sex jest to firma zajmująca się sprzedażą gier używanych, zakupom i sprzętem różnego rodzaju. Można tam kupić dużo rzeczy. E, pochodząca chyba z Wielkiej Brytanii, tam się, i od jakiegoś czasu jest kilka sklepów w Polsce, więc. Co mogę powiedzieć o seksie? Czasami te gry są w dobrej tam cenie, można kupić coś ciekawego, jednak trzeba uważać, bo to może wam przyjść w różnym stanie. Naprawdę w różnym stanie. Zdarzają się takie stany, że ja. Uh, uh, uh. Problem jest w tym, że na stronie nie zobaczycie, nie zobaczycie żadnego. Na tej stronie nie zobaczycie żadnego, ani opisu, jak ten przedmiot wygląda, ani ani zdjęć konkretnego przedmiotu, który kupujecie. Dostajecie tylko zdjęcie gry, która tam jakieś jakby z internetu ściągnięta, ale nie ma żadnego, nie ma zdjęcia tej gry, to jest problem. Nie ma zdjęcia dokładnego tej gry, jaka to jest gra i nie wiemy jaka to jest nawet wersja językowa, bo z tego co wiem, znaczy z tego co wiem, jestem pewien, że przyjmują jedynie gry, które mają wersję językową angielską, ale. Nie muszą tej wersji mieć na opakowaniu. Jedynie w grze, więc, więc możecie dostać kupując, jeżeli komuś to przeszkadza. Często tak jest. Takie gry, na przykład jak ja tu mam, e, które Wam pokazywałem po wersji francuska-niderlandzka e, na opakowaniu. Możecie takie gry dostać z Teksa bez. E, Trzeba się z tym liczyć, że jak zamawiacie online, to możecie takie gry dostać. Czasami sprzedaż to też jest, e, też jest, e, też te gry są droższe sprzedając na Wojcze. Na Wojcze mówmy się, zawsze jest. E, Zawsze się bardziej opłaca, i wymienić sobie na jakąś lepszą grę. Czasami niektóre gry, które są dużo tańsze, na przykład na Allegro, na WoCHE, dostaniecie w cx za nie dużo więcej. tutaj i pierwsze otworzyłem, bo właśnie jak mówiłem o tej płytce to chciałem sprawdzić, czy przyszły te wszystkie trzy gry, ale później dopiero dostałem maila, że ta trzecia gra na tej samej kłytce przyjdzie tylko ten Firepoint. Przyjdzie, przyjdzie później po prostu, w tym tygodniu, i przyjdzie sam. Dokupiłem sobie The Last of Us Remastered. Jak widzieliście nie miałem w kolekcji, więc to był chyba mus 40zł w Ceksie. Wszystko kupiłem na Voyager, więc... Yy, tylko po co mi te naklejki? Kto, kto chce naklejki kurwa z Ceksa? Nie rozumiem tego, po co oni mi dają te naklejki? Gdzie ja sobie je nakleję? Gdzie ja sobie te naklejki nakleję na... Nie będę mówił na co. Po co mi ich naklejki tak samo jak po co oni to naklejają mi na ten? Za każdym razem, do każdego zamówienia dają naklejki, taka naklejka, co ja z tą naklejką, ja, na samochód sobie nakleję? Po Nie wiem po co mi to naklejka. Na Będę naklejał ją na kosz. Kur tak, do tego się tylko nadaje, do naklejania na koszu. Będziemy naklejać na kosz te naklejki i zobaczymy yy, jak będzie kosz za jakiś czas wyglądał z naklejkami od Cexa, bo tylko do tego się nadają. Dobra. Zobaczmy sobie, bo ja tam ją patrzyłem, a chyba nie, nie sprawdzałem jeszcze płyty. Płyta super stan. No, z tych. <laughs> Te nowsze tytuły to jest fajne, że płyty raczej zazwyczaj są w dobrym stanie. <laughs> Ale teraz to coś ciekawego. Fallout 4 Game of the Year Edition. Tak naprawdę, ja zamówiłem Fallout 4 normalne. Za 10 zł, dokładnie za 10 zł plus 5 zł przesyłki, bo czasami biorą przesył... kasę za przesyłkę, a czasami nie biorą. Nie wiem od czego to zależy, chyba z jakiego CEXa to dostajemy, ale ta gra kosztowała mnie 10 zł, a goty kosztują tak naprawdę w Allegro na, na przykład jakieś 70-60-70 zł. To jest tak, jak mówię, możecie dostać wszystko. Oni chyba w CEKSie mi się wydaje, że nie, nie klasyfikują czasami których gier, nie rozdzielają. Tak samo, nie wiem jak jest w Polsce, ale tam jak oglądam czasami youtuberów z Anglii, to oni wiem, że nie rozdzielają jakby gier normalnych wersji z wersjami Steelbooku, tak samo one kosztują. Tutaj zamówiłem wersję normalną, dostałem Game of the Year Edition. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Zobaczmy sobie jeszcze płytkę na szybko. Jest dwie, trzy ryski, ale to, to nic. Na pewno będzie chodzić. Dzięki wielkie. Lecimy dalej. Może otwórzmy szybko tą paczkę, gdzie mamy chyba tylko jedną gierkę. Otwieramy co my tu mamy. Tak, jedna gierka. I jedna gierunia. Też mamy naklejkę. Kolejna naklejka do kosza, czyli na kosz. <tryk> ok. Nawet mamy paragon tutaj. Możecie sobie zobaczyć. 50 zł za, za tą grę. Zapłaciłem, a raczej dałem na voucher, rozliczenie form płatności, możecie sobie zobaczyć, check voucher, więc ta, ta gra była na voucherze, oczywiście mamy naklejkę do, nikomu do niczego niepotrzebną, Shadow of the Colossus, nie, nie mam tej gry na PS2 i nie miałem, nigdy nie grałem, kurczę, mogliby zabezpieczać, żeby te gry nie wypadały, jest zakurzona, ale, ale nie ma żadnych Żadnych rys, więc spoko. Nigdy w to nie grałem. Na PS2, ani PS3. Jestem bardzo ciekawy, bo podobno ona, ona graficznie była bardzo fajna, jeżeli chodzi o, o PS2 gry. Wyciągała co mogła. Więc naprawdę chętnie w to zagram. Chętnie ty zobaczę jak to wygląda. Lecimy dalej ostatnie chyba trzy gry. Ile na te wszystkie gry wydałem? Chyba coś w granicach. Ponad 300 zł. Wydałem wszystkie wojczery, jakie mi tam zostały. Jakieś grosze, nawet jak mi tam pozostawały. No, jednej gry, jednej. Aha. Dlaczego do domawiałem? Znaczy czy ja mówiłem, że domawiałem, chyba nie. Domawiałem gry, bo ja zamówiłem jeszcze pewną grę. Teraz zobaczycie, bo zamówiłem yy, drugą część pewnej gry, która tu jest. Tu jest pierwsza część, a drugą część domówiłem. Raczej znaczy zamówiłem, ale dostałem informację, że ta gra nie nadaje się do sprzedaży, dlatego anulowali ją z mojego zamówienia i oddali mi tam też 60 złoty, bo na 60 kosztowała. Więc yy, musiałem, yy, czy znaczy musiałem, chciałem te, wydać to wszystko, ten kredyt. Więc wydałem go na te gry, które widzieliście dopiero to. I są, e, czyli na The Last of Us e, i grę, którą. Która ma mi jeszcze przyjść? The Last of Us tam był. Tam był ten. E, ten Ten e, Fallout. Oraz gra. A znowu mamy naklejki na kosza. Oraz gra. Mm, która miała przyjść sama bez pudełka, jak mówiłem, zobaczcie. Zobaczcie, The Walking Dead, The Tiotle Definitive Series. Lubię, lubię tą grę. Grałem w pierwszy sezon, ale później już nie kupowałem reszty. Kupiłem sobie teraz na PS4 wszystkie sezony. I planuję to ograć chyba jak najszybciej. I chyba zaraz po Det Redemption, które jest niesamowicie długie. Będzie to. w super stanie. Ale zobaczcie to. Niemiecka wersja. Jak, jak dobrze, że mi to nie przeszkadza. Nie ma nigdzie informacji w CES. No, Seks powinien to zmienić. Nie ma nigdzie informacji, że. To jest niemiecka na przykład wersja. dostajesz niemiecką wersję. Albo wybierz sobie niemiecka angielska. Nie ma dostępnych angielskich, są tylko niemieckie, więc nie ma. Więc możesz tylko niemiecką albo hiszpańską. Nie wiem. Zróbcie coś z tym. Kurde. Taki duży sklep. No ale bardzo się cieszę się z tej gry. Ta była najdroższa gra ze wszystkich, które kupiłem. Chyba 90 zł kosztowała. Jest tu gdzieś w rachunku. Bardzo się cieszę, niedługo będziemy w to łupić, a czy ja będę? jest ona kosztowała 90 zł nie ma nie ma tutaj napisane dokładnie która gdzie gra a tutaj są wpisane inne najpierw Wam pokażę jeszcze gry mamy batmany batman Arkham Collection oraz batman Arkham Knight bo w Arkham Collection Arkham Knighta nie ma po ograniu po ograniu Arkham City Arkham Asylum i Arkham Knight. Po graniu mm, Spidermana pomyślałem, że chciałbym sobie przejść wszystkie Batmany, które mogę na PS4. Yy, więc, więc zakupiłem to wszystko. Płytki w ładnym stanie, oczywiście. Jak to na PS4 zazwyczaj. <laughs> O, no, po angielsku, więc zakupiłem sobie też te gierki i to na pewno będę też ogrywał. Grałem tylko, znaczy przeszedłem tylko mm, pierwszą część Batmana, która wyszła. Płytka stanie też ładnym. I mam ostatnią grę, którą już widzicie, to jest Knack. Bardzo dużo słyszałem dobrego o niej, więc też, też ją sobie wziąłem do kolekcji. I drugą grą, kolejną grą miała być Knack 2. Jednak, właśnie dostałem wiadomość, że ona nie nadaje się do, do wysyłki, do, do sprzedaży, więc to anulowali i zostałem tylko z jedynką na razie. Ale na pewno jeszcze będziemy próbować to kupić gdzieś, dostać kiedyś. Jeżeli zagram w to i naprawdę mi się spodoba, to to, to szybko będę to próbował złapać. No i co? No i to jest, to, to jest wszystko, co kupiłem. Jeszcze pokażmy, pokażę Wam tutaj od Ceksa tą... Tom. Tutaj mamy, że zawolcher. A tutaj macie ceny: 90, 80, Collection Batmana. Arkham Night 40, Knack 30. I tam był 60. Kosztował mnie. Mnie, Knack 2 chyba. Ale mi to oddali. I, i tam, tam musiałem domówić te gry, które widzieliście. Czyli Last of Us, Last of Us, oraz Zapomniałem. Yy, Fallout 4. No i tam ta gra luźna. No cóż więcej, więcej już nic nie mogę o tym powiedzieć, chyba już jest wszystko. To jest wszystko otwarte, nadal będziemy sobie tą kolekcję powiększać powoli. Będziecie to widzieć. Naklejki sobie nakleimy w następnym. Ja będę zbierał te naklejki na razie. W następnym tym, następnym filmiku nakleimy sobie te naklejki na kosz i zobaczymy ile takich naklejek. Z Seksa może z innych jeszcze będą jakieś naklejki sklepów albo coś sobie znajdziemy. Nie no, jeżeli chodzi o sprzedaż, to czasami się opłaca, więc polecam, jeżeli macie Ceksa w swojej okolicy, to polecam do niego czasami zaglądać, możecie tam wyrwać ciekawe rzeczy, chociaż e, też pole nie polecam tak kupywać, jeżeli wam przeszkadza, że dostaniecie na przykład wersję, jak ja dostałem niemiecką. E, to musicie uważać z kupowaniem. Ewentualnie, może dzwonić do nich, może pisać się pytać, jaką mają wersję, jak to wygląda. Może wtedy by było inaczej, by wam powiedzieli. Nie wiem. Ja mam różne już przygody z seksem i, i na plus i na minus, ale to już jest za długi film, żeby na to opowiadać. Bo, bo ich niektóre te przepisy to są walnięte. Ale okej. Okay. Ok, dzięki Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Taka moja mała kolekcja na PS4, którą już całkowicie troszkę się rozrosła w ostatnich dwóch miesiącach. Dzisiaj o kilka gier, w grudniu o kilka gier i mam nadzieję, że będzie rosła dalej. A ja będę Wam updateował, pokazywał, co, co będziemy kupywać. Niedługo coś będzie z vinted. Nie ja zraziłem się na razie do vinted, więc przyjdzie parę rzeczy. Chyba dwie albo trzy paczki. Jedna została mi anulowana ostatnio, ale tu powiem może w innym odcinku. No i tyle, no i tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć.